Zygmuś i zwierzęta z kasztanowego lasu. Jałmużna. Pewnego razu, na krótko przed spaniem, zajął się Zygmuś tym rozmyślaniem. Dlaczego tata, gdy w tę niedzielę z całą rodziną byli w kościele, wrzucił tak wiele pieniążków z kieszeni do puszki, co była w kościelnej sieni? Przedziwny napis tę puszkę wyróżniał. Była to puszka z napisem jałmużna. Co to za słowo? I co ono znaczy? Kto Zygmusiowi to wytłumaczy? I w końcu wpadł mu pomysł do głowy. Pójdę po radę do babci Sowy. Zasnął więc szybko, nie tracąc czasu. Jutro go czeka wyprawa do lasu. A las ten niezwykły, nieopisany, gdzie zamiast szyszek znajdziesz kasztany. I znać musisz jeszcze sekrecik taki. Tam ludzką mową gadają zwierzaki. Gdy już przyszedł kolejny dzionek i na dużą przerwę rozbrzmiewał dzwonek, to nasz bohater radosny skowronek wyleciał z klasy w boiska stronę. Bo przy boisku las się zaczyna, gdzie mieszka cała zwierzaków rodzina. Zygmuś zaczyna więc poszukiwania, by znaleźć odpowiedź na swe pytania. Pierwszego na drodze spotyka liska. Liska Karolka, rzecz oczywista, któremu błyska rzecz w łapkach jego, ta rzecz to łopata. Tylko dlaczego? Po co to ciągniesz? Po co się trudzisz? Zobacz, jak przy tym futerko swe brudzisz. Minął go jednak Karolek bez słowa. Zacięta mina, spuszczona głowa, ciągnął łopatę większą od siebie. Wygląda na to, że ktoś jest w potrzebie. Kawałek dalej, tuż obok dróżki, chodzące kołdry, kocyki, poduszki. Zygmus zdziwiony, przystanął na chwilę, mówi: to prawda, ja się nie mylę. Oczy przeciera, nie może uwierzyć, to wszystko na plecach ma para jeży. Wtem nagle trach, auć, mnie to boli. Ten siniak długo będzie się goił. To muniek dostał w głowę kasztanem, co go wiewiórki znalazły nad ranem, a który wypadł z rąk wiewióreczki podczas pospiesznej przez las wycieczki. Przepraszam, krzyknęła z korony drzewa. Proszę się, muńku, na mnie nie gniewaj. I popędziła dalej przez knieje. Zygmuś pomyślał. Co tu się dzieje? Gdzie oni wszyscy tak podążają? O co tak bardzo się wszyscy starają? Tak poszedł dalej, choć nadal był w szoku. Przeszedł 20, no może 100 kroków, gdy misiu w domku był całkiem blisko, spotkał zwierzaków wręcz zbiegowisko. Każdy coś niesie, każdy pomaga, z przeciwnościami dzielnie się zmaga. Rodzina misiów, to im pomoc niosą, to do ich domu dary swe znoszą. Piękne to, prawda? Usłyszał znad głowy. Znał już ten głos, to głos babci Sowy. Niedźwiadki straciły niedawno w pożarze swój dom i zapasy, więc teraz razem zwierzęta z lasu, każde jak może, pomaga, by misie nie spały na dworze. Jedne zapasy na zimę zbierają, inne mebelki ze sobą skręcają, lisek łopatą kopie ogródek, wiewiórki kompot robią z borówek, jeżyki zadbały o komfort spania, króliki budują im dom do mieszkania i nikt o zapłacie nic nie wspomina, bo przecież misie to ich rodzina. Zapytał chłopiec Sowę w temacie, czym jest jałmużna i o co tacie chodziło, gdy wrzucał pieniążki w kościele. Patrz tam, muńku, mówić nie trzeba wiele, mówiła dalej Sowa w zachwycie. Zwierzęta jałmużne oddały życiem. Gdy dajesz drugiemu coś sam od siebie, nie chcesz nic w zamian, a on jest w potrzebie i gdy już pomożesz, to nie żałujesz, tylko sam radość w sercu swym czujesz, to oznacza, że ci się udało. Dałeś jałmużnę i to niemało. Do domu wracał Zygmuś szczęśliwy, gdyż sens jałmużny odkrył prawdziwy. On sam mógł pomagać, z tym czuł się wspaniale, chociaż pieniążków nie posiadał wcale. Wyrzucę śmieci, to na początek, potem w pokoju zrobię porządek. Pomogę też chętnie robić obiadek,
wytrenaczynia, na pewno dam radę. Z uśmiechem na twarzy nie mógł się rozstać i dumny był z tego. Jałmużna, rzecz prosta.